1 września. Niemcy zwykli zaczynać swoje działania wojenne, a polskie dzieci zwykły chodzić 1 września po raz pierwszy do szkoły. Niestety ja do szkoły nie idę, bo jestem nierobem, ale przygotowałem coś znacznie lepszego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kilowski, a to jest Gothic. Gra stara jak ja? Nawet nie wiem, czy tak stara jak ja. Na pewno jest stara, jest świetna i to jest oczywiście najlepsza polska gra, przed którą Wiedźmin, ten amerykański Wiedźmin, może jedynie się kłaniać. A Björn Pankrac, jej twórca, jest wielkim Polakiem. Każde słowo, które powiedziałem teraz, było prawdą. Więc tak, Gothic. Odkopałem sobie tą gierkę. Okazało się, że mam ją na bibliotece Steama. No to stwierdziłem sobie, a co? Ogram sobie, czemu miałbym sobie nie ograć? No to co ja będę więcej gadał? Rozpocznijmy nową przygodę, tak jak piszę na dole. No i czas na cutscenkę. A jeszcze tutaj jest Gomez chyba. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka. A to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla.
Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku. W starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. No i super, rozdział pierwszy rozpocznięty. Z Diego pogadałem i teraz sterowanie muszę szybko... Dobra, jest tak. Tutaj, czemu tu jest skok? Dobra, szybko sobie ogarnę klawiaturkę. Dam jako domyślne, bo nie chce mi się bawić jakoś szczególnie dużo. O! Chyba to jest jeszcze gorzej. Dobra, nie wiem. Zobaczy się. O matko, to w ogóle się chodzić teraz nie da. A, bo domyślny jest na strzałki. Dobra, to już. O. Teraz git. No. Pierwsza część gierki już za mną, czyli cutscenka i rozmowa z Diego. A teraz już tylko eksploracja. Oczywiście wbijamy tutaj na to miejsce, bo tutaj mamy dużo ciekawych rzeczy, takie jak piwo, które się przyda potem oczywiście. Tutaj z tego co pamiętam nie ma nic, no to można już iść przed siebie. Na Diego oczywiście nie czekam, bo jeszcze kilka rzeczy takich osobnych będę musiał zrobić. Więc tak, jest teoria, że Diego i Bulit są w zmowie i tak naprawdę Bulit gra takiego złego glinę, a Diego gra dobrego glinę. I Bulit bije po buzi, a Diego mówi, że o, czemu go bijesz po buzi? I wtedy gracz myśli, że o, ale dobry ten Diego, będę jego przyjacielem i pójdę do nowego obozu. Tylko, że nie. A teraz szansa zabić chrząszcza. Chrząszcz jest ciężkim przeciwnikiem, ponieważ on nie jest przeciwnikiem, który może zabić. Lecz przeciwnikiem, który może zabić nasze morale. Ponieważ ciężko jest go trafić dosyć. No bo tak z pięści trochę niezbyt, ale przynajmniej teraz się udało. Zawsze jakiś exp do przodu. No. Tak w ogóle to podchodzę do nagrywania Gothica już po raz drugi, bo nagrywałem dzień poprzedni. Tylko jak zacząłem cisnąć,
to coś się dziwnego stało i tak chyba się zarąbałem w akcji, że nagrałem chyba 2,5 godziny na pierwszy odcinek. Stwierdziłem, że nie, no nie będę bawił się w robienie partów odcinka. Zostanie po połowie, to i twierdziłem, że nagrywam jeszcze raz, bo... No nie, no zarąbałem się w akcji, naprawdę. Aż mnie to zdziwiło, że nie ogarnąłem, że minęły prawie 2 godziny, znaczy prawie 3 godziny. I to tylko przy pierwszym odcinku. Więc no, teraz może będzie lepiej. Nawet sobie ustawiłem stoper. No, czas teraz na pierwszego poważnego przeciwnika. No, nawet nie, bo teraz mogę sobie... Myślałem, że będę bił go killowym, a tu jednak jest mieczyk. No to dobra, kreto szczurku, chodź tu, kochany. Lewo, prawo, lewo. No i pięknie. Jeśli byłaby gra zbyt głośna, to prosiłbym o komentarze, które powiedzą, że naprawdę jest zbyt głośna, bo ciężko mi powiedzieć. Sprawdzałem sobie głośność ostatnio i wydawało mi się, że jest spoko. I teraz idziemy do góry jeszcze. Alt, W, O. Wydawało mi się, że jest głośność spoko, więc wydaje mi się, że nic nie powinno być źle. Jeszcze ten skillofik, pewnie jakieś rzeczy. I lecimy na taką ukrytą polankę, na której istnieje trochę expa. No. Więc do nagrywania już raz podszedłem, trochę sobie pograłem, ale no cóż. Przy montażu okazało się, że jestem zbyt zarąbany w akcji. Chyba tu już chyba się udało. A, jeszcze tędy muszę jakoś wejść. Widzę, żeby mnie nie... O! Dobra, czas na bitkę z sierwojadem. Dobra, sierwojad ubity. Zaraz mięsko sobie wezmę, co... No bo nie będę się tyle wracał. Mięsko jest fajne, potem można sobie upiec i zjeść. Teraz, kreto szczury, kolejne. Raz. Dobra, kreto szczurek. Lewo, prawo. No, ludzie mówią, że system walki w Gothicu jest słaby, a tutaj trzeba rytm walki wyczuć, a nie taki jak w Wiedźminie, że się klika co popadnie. No, dlatego Gothic to jest prawdziwa, porządna gra, a nie jakieś inne amerykańskie Wiedźminy. Dobra, i tam jeszcze jest sobie jeden goblinek. Goblin jest silny, ale ja jestem, nie wiem czy jestem silniejszy, ale zawalczę również i z nim. Lewo, prawo, lewo, do przodu. Prawo. Oj, dobra, trzeba wycofać. Lewo. Do przodu. Prawo. Do przodu. No i pięknie. Goblin zabity. Goblin nie ma przy sobie nic. W Gothicu drugim ma z reguły pałkę razem z tą, którą sam wyrzuca. Ale to jest to laga. Dobrze. No i teraz jeszcze kolejny ścierwojadzik. Oj, on zrobił unik. Do przodu. I lewo. No i super. Polanka czyszczona. Exp zdobyty. I można teraz kontynuować przygodę. W drodze to oczywiście nowego obozu. Nie wiem, do którego obozu będę starał się dołączać w tym podejściu. Wydaje mi się taki pospolity pod pospolity ranik pod stary obóz i zwykłego wojownika stawiającego mocno siłę i miecz dwuręczny będzie chyba spoko, ponieważ no czemu by nie. Takie najbardziej optymalne podejście, mi się to wydaje. To teraz ostrożnie trzeba zejść, żeby się nie zabić, bo tutaj główny bohater lubi się czasami tak losowo zabić. No i wydaje mi się, że do tego miejsca już chyba więcej nie wrócę, bo nie wiem za czym. Znaczy, wrócę jeszcze kiedyś, że tak powiem. Ale na pewno nie teraz. Nie w tej grze. No to czas na kolejne walki, które już czekają za rogiem. Oczywiście Diego tędy przechodził i tego nie zauważył. Ciekawe czemu. No i leczy jeszcze lepszy miecz. Stary miecz, który jest o 2 punkty lepszy od tego. No i teraz bić kolejne ścierwojady. Trzeba się mocno zbliżyć. Lewo. Oj. Dobra. Aha. To nawet dobrze. Chowaj ten miecz. Dobra, mięsko. Więcej pałek. To jest wszystko ruda. To są wszystko pieniądzory, więc to trzeba wszystko brać. Oj, a tych strzał nie mogę. Dobra, kisy mi strzałami.
zaraz jakiś power gamer się mi wkurzy, że czemu żebym strzał nie podniósł, to jest tam, nie wiem, dwie bryłki rudy. Nienawidzę cię. O. Dobra, i czas na kolejność serwojada. Lewo, prawo, do przodu, do przodu. I kolejny exp pozyskany. Idąc w dół, już zaraz powinien się ujrzeć stary obóz, ale nie wiem czego mówię. O, widać go już. No to piękny jest. W ogóle, czemu ja zacząłem nagrywać Gothica? Oto jest pytanie. A w sumie mam tylko na kanale tego Rimwolda. I może bym tak coś ruszył na tym kanale, żeby coś może się stało ciekawszego. Bo ten Rimwold to cóż, Rimwold to Rimwold. Rimwold to po prostu zwykła strategia, która leci sobie do przodu i tyle. A tak może trzeba jakiegoś, może FPS-a, może jakiegoś RPG-a. No to stwierdziłem, że dobra, dawać RPG-a to użyję prawdziwego Gothica. A teraz za chwilkę będzie kolejny potężny i chyba długi dialog. Hej ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. No to dialog z tym panem skończony i teraz jeszcze na Draxa. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia.
A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Lepiej, żeby nie dziobnął. O, jeszcze coś mogę się nauczyć. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. To raczej mnie już nie interesuje, więc jak będę chciał coś może ogarnąć, to się tutaj zrobi. A teraz czas bić ścierwojady. Zapiszę sobie oczywiście grę. O tutaj. I zrobię szybkie cięcie. Dobrze, jestem z powrotem. Tego nie było widać, tego cięcia. Dobra, ten zapis, który tam widać, właśnie jest wczoraj z poprzedniej sesji nagrywania. Teraz trzeba by się zająć tymi ścierwojadami. Jakoś tak pojedynczo może jakby się wyciągnęło. O nie, nie strzelać mi tutaj. Kurde, o, mój eks. A, tak samo mi się nie udało jak ostatnio. Ale przynajmniej teraz złapałem chociaż te 40 ekspa z tego młodego ścierwojada. Oj, nie ten. Chciałbym być teraz lepiej się w nic nie pakować. A ty cicho tam. Znowu mi się nie udało i jest mi smutno z tego powodu. Teraz od razu rzucę się tutaj do tych ścierwojadów po tu. Ponieważ albo wpierw ubiję tego. O, sobie tu stoi. Bo tam są dwa ścierwojady na wysepce. Abym się go pozbył. No, kurde. No, to jest gra rytmiczna. Gothic to jest gra rytmiczna. Jakieś tam, kurde. Friday Night Funkin' to może tutaj temu najwyżej naskoczyć. Gothic to prawdziwie szkoli człowieka. Dobrze. No i teraz jeszcze kolejne ścierwojadki. Tak trzeba od lewo. Oj, lewo. Lewo, prawo. Przód. 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 No i super, kolejny poziom. Mam już 10 punktów, które pewnie wydam u pewnego pana, który uczy pewnych rzeczy, ale nie będzie to ani siła, ani zręczność. Od razu rzeknę. A będzie kwestia dołączenia do tejże kolonii. A i tak to się przyda. Dobra, ładuj się tutaj, buryzenku. I lecimy dalej. Na lewo powinien być jeszcze jeden ścierwojad, z tego co kojarzę, a tam dalej są zwykłe ścierwojady, ale już takie urośnięte tak troszeczkę, bo ten tutaj co jest, to jest taki gdzie on jest? To powinien być mały ścierwojad. Gdzie jest ścierwojad? Ej, on tu był. Co on w innym podejściu mi tu zniknął, czy co? Pod mapę się... Dobra, co mnie to obchodzi? Lecimy tutaj. Do tamtych ścierwojadów. Z nimi powinien sobie poradzić. Wbrew pozorom zwykły ścierwojad nie jest aż tak potężny jak młody ścierwojad. Na odwrót. Ma trochę więcej życia. I jakoś znacznie więcej. Oj, 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 oj. A! A! Ścierwojady, runda druga. Lewo, prawo, lewo. Do przodu, dobra. Lewo, prawo. Do przodu, oj, do przodu, do przodu. Krwawa była ta walka, ale udana. I czas na jagódki. I Boże, polecam te krwiopijce. A nie, bo one mnie wezmą i otoczą, zjedzą. Dobra, ci tutaj ubici. Tam widzę trochę jeszcze grzybków. To sobie pozbieram grzybki, bo są. O, nawet kotoszczurem mógłbym się zająć jeszcze. W razie czego. A dalej się już zapuszczać nie będę. Więc tutaj. Oj, lewo. Lewo. Oj, przepraszam, żeby było słychać powiadomienie. I tak, Serafis. A tam już nie lecę. No, ale może jeszcze jeden Serafis. No, więcej już nie zbieram. Pan myśliwy mówił, żeby do lasu nie wchodzić, to do lasu nie wchodzę. Dobra, i teraz trzeba przejść przez mostek i do pewnej jaskini. Która jest za mostkiem oczywiście. Ile ja tam mam już czasu? A, dobra, oj, nie puściłem. Oni powinni coś do mnie mówić, albo nie. Przepuść mnie! To ja do nich zagadam. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę.
Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim Kilofem. Przepuść mnie. Kurde. Dobra. Widać na horyzoncie nowych wrogów. Tam trzech, a tutaj jeden. No to wpierw do tego jednego samotnego. Tam dalej chyba jest wilk. Dobra. No co ty mnie trafił w ogóle? Dobra. Kolejny pokonany. I polecę od razu tam. Oj, nie to. Jagódki. Teraz trzeba ładować. I lecimy tutaj. Tutaj chyba powinny być jakieś skrzynki. Coś tu powinno właśnie... O, krwiopijca jedna. Krucze ziele. Krwiopijce dwie. O, to będzie ciężka walka. Chyba. Chyba, że są młode krwiopijce. Nie, zwykłe krwiopijce. Dobra, lewo. O kurde, dobra, uciekam z tym. No i właśnie. Dobra, jednak tutaj się nie bawię. Wrócę tu, kiedy będę potężniejszy. Ale przynajmniej będę miał jakiegoś lepszego skilla w mieczu. Krwiopijca to jeszcze nie jest przeciwnik dla mnie. No to przeciwnik dla mnie to oto te kretoszczury w jaskini obok. O tutaj. Dzień dobry. Lewo, prawo, do przodu. O, dobra, proszę mnie... Teraz na szybką regenerację. Ło, co? Co ja żebym zrobił do cholery? A tak, przez przypadek. O. Nie! Co jest? Miecz wyrzuciłem. Nie to chciałem zrobić. Gdzie go waliłem? Gdzieś tu jest? O, tu jest. Stary miecz. Tak, przez przypadek włożyłem go do ręki i nim rzuciłem. Zapomniałem w ogóle, że jest taka opcja. Ja mogę sobie wziąć strzałę i teraz tak pięknie przymierzyć. O, może tak, może jednak. Dobra, kij z nim. Regeneracja. Prawo. I jak więcej jagódek. Jagódki, dobra. Jeszcze sobie zagryzę Serafisem. Zapiszę grę, bo zapisywanie jest ważne. Nie tylko dlatego, że łatwo jest się zabić, jak jest się niedostatecznie dobrym wojownikiem, ale też na przykład może się gra straszować. Dobra, kretoszczur ubity i kolejny kretoszczur ubity. Mięsko. I tam też będzie mięsko, tylko wezmę jagódkę. Tam jeszcze czeka na mnie Serafis. A następnie czeka mnie wejście do obozu. O, jest sobie Serafis. Teraz jeszcze kretoszczurek. Jeszcze więcej grzybków. Grzybki. No i super. Teraz można sobie iść spokojnie przed siebie. Pamiętam, że tutaj nie powinienem zbyt śmieszkować przy tej bramie, bo śmieszkowanie jest tutaj mile widziane. Więc odezwę się jak zwykły, normalny człowiek. Dzień dobry. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Albo czemu nie? Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. No i dobra, on mnie teraz zabije na strzała, ale ja się nie dam zabić na strzała. Będę walczył. Niezła walka. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Trochę mi nie wyszło. No cóż, to jest strażnik. On to ma staż, a jakim jestem? Jestem burym zenkiem, który dopiero do kolonii przyszedł. Dobra, wstawaj już. No będzie tak długo cię to bolało? Czas leci. O, jest, dobra, wstaję. Stary mieczyk do podniesienia. Jeszcze do ręki. Powinien być na samej górze, o. No i ładujemy się do środeczka. U Diego się wezmę i prześpię od razu. I od razu trzeba iść tak bokiem, żeby mnie Bradley nie zagadał. Myślałem, że to się skończyło już dawno. O, tam se chyba chodzi. Chodzi? Nie masz racji.
No nie wiem w sumie. Niektórzy. Dobra. Czeka. O, jest ta świetna muzyczka. Jest i sobie Diego. A się u niego szybko prześpiesz. Nie masz. Ponieważ no u niego spać w sumie wolno. A bardziej gra nie ma nic do tego. I czas na kolejne pogadanki. Więc chodź tu Diego i będę sobie rozmawiał. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Ja z Diego się nie zgadzam, ponieważ wszystkim mi trzeba się zdawać, żeby zdobyć więcej expa. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. No i trzymaj się. Teraz powinienem co zrobić? Diego chyba nic mi nie powiedział. Trzymaj albo mi się. Powiedział. To chyba powinienem pogadać teraz z Torusem. Torus. Cwel przy bramie. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka? Żebyś oddał list i zgarnął nagrodę? Tak. Dobra, pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym. W porządku. Już zapomniałem. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami.
Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Zajmę się tym. No i dialog kończony. No i teraz z powrotem do Diego. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. To nie mój problem. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę Aremy. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do Aremy. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy.
dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Tak długo jak mnie to nie. Na tą chwilę będzie to wszystko. Trzymaj się. I mam iść teraz do Grahama po mapkę. O, mnie pewnie Bladwyn zagada i powiem, żeby dał mu pieniądze. A ja mu nie dam pieniędzy, bo to skamer jest zwykły. W kolejnej części się policzymy. Dobra, jest sobie tutaj Graham. O, już patrzy na mnie ten kurde sukinkot. Graham, kończ to ryżówkę czy to piwsko i dawaj. O. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy, jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Super. Tak działa perswazja. No to jeszcze Baltaran. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Tylko zachowaj to dla siebie. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze, ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Bal się, Bladwin. A to znaczy pogodanka, pogadanka z Baltaranem. No, może jakoś inaczej sobie stanę, bo nie chcę oglądać tyłka kopacza. O. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaran z Bractwa Śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego. Kim jest Śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów, co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Jak mogę dotrzeć do obozu Bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parwes powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Opowiedz mi o naukach Śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo. Ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez 1000 lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale Śniący jest miłosierny
i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. W jaki sposób wasz Bóg udowodnił swoją potęgę? Przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Kto raz usłyszy jego głos, już nigdy nie zbłądzi na ścieżkę zła. Zażyj rosnące na bagnach ziele, a zbliżysz się do śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Jak będzie wyglądać ta droga do wolności? Przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Muszę się dostać do zamku. Mógłbyś mi pomóc? Obawiam się, że nie. Tylko bracia dostarczający Gomezowi ziele mają wstęp do zamku. Zbieramy bagienne ziele i część zbiorów sprzedajemy do starego obozu w zamian za różne dobra z zewnętrznego świata. Gdybyś był jednym z kurierów pracujących dla Kor Kaloma, mógłbyś dostać się do zamku. Oczywiście musiałbyś najpierw przystąpić do bractwa. A czego, jeśli wolno spytać, chcesz szukać w zamku? Muszę się tam z kimś spotkać. Naprawdę? A z kim? Nie mógłbyś po prostu zaczekać, aż do ciebie wyjdzie? To nie twoja sprawa. Dobrze, jak sobie życzysz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czekaj. No i dobra. I tutaj pogadane. I na liczniku mam już troszeczkę minut. Lepiej. Więc kontynuować będziemy już w kolejnym odcinku. Więc dziękuję za uwagę. I widzimy się w kolejnych. Cześć!